Ho, 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 surprise, surprise, motherfucker, lecimy z vlogmasami. Ja wiem, że ja nie nagrywam za bardzo na YouTubie, ale dobra, usiądźcie ze mną na chwilę. Musimy dosłownie 30 sekund pogadać, okej? Okay? Proszę, wysłuchajcie tego. Dlaczego nagrywam vlogmasy w tym roku? Dobra, okej. Okay. Ten rok był mega do dupy dla mnie, pod bardzo dużo wieloma względami, tak się mówi? Ale przede wszystkim pod względem właśnie kariery, internetu i bardzo dużo ludzi się zawiodło na mnie, bardzo dużo ludzi odeszło i odwróciło się i zostało jeszcze was dużo, została garść was i jestem bardzo, bardzo wdzięczna za was. Serio doceniam was bardziej niż w ogóle kiedykolwiek w swoim życiu i chciałabym się wam jakoś odwdzięczyć i podziękować wam za to, że jeszcze jesteście, że jeszcze mnie oglądacie, więc te vlogmasy są dla was. Mam nadzieję, że może chociaż komuś trochę da to jakąś rozrywkę. Więc vlogmas 2023, let's go! Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym vlogmasie będziemy przekształcać, przestawiać moje mieszkanie na świąteczne, okej? Okay? Czyli pojedziemy sobie na zakupy razem. Pierwszy raz w życiu kupię swoją własną choinkę, okej? Okay? Taki jest przynajmniej plan. Czy mi się uda? Zobaczymy. Nie możemy kupić prawdziwej, bo moje szczury by ją rozerwały w dwa dni, więc kupimy sztuczną, ale bardzo się ekscytuję, nigdy nie miałam swojej choinki, więc dzisiaj przekształcimy moje mieszkanie w Christmas vibe! Pojedziemy sobie w kilka miejsc i zobaczymy, co mają do zaoferowania. Teraz excuse me! Damn! No widzicie, choinka? Absolutnie nie. Diego jest dziki. Mam jeszcze ten jesienny vibe. Mam te baby dynie, które są bardzo słodkie. Świeczki. Ja pierniczę, ja kocham świeczki. Więc dzisiaj na pewno kupimy sobie zimowe, świąteczne świeczki. Te się już mi skończyły. Tu mam takie dynie, więc tutaj też ten. Nie wiem, zobaczymy, co mają w sklepach i postaramy się, misja na dzisiaj, zrobić tutaj świąteczny vibe. Okej, okay, let's go. Okej, okay, na głodny żołądek, ani rusz, idziemy szybko zjeść. Patrzcie, kto przyszedł, it's Tinka. Hello. Patrzcie to, to jest świeczka i codziennie ją palisz aż do świąt. Bierzemy. Okej, okay. Jako że ja chcę choinkę z swoją pierwszą życiu, to musimy też wziąć ornamenty, jak to się mówi po polsku? Ozdoby. Ozdoby. Bombki. Ale ja nie wiem jeszcze w jakim stylu ja chcę swoją ale choinkę. Ale no czerwone, biało, czerwone? Zielone to są kolory świąt, więc na pewno też takie Dobra, patrzcie, Zara Home ma najlepsze pościele do... Pościel to się nazywa, nie? Tak. Poszewki? Whatever. Ta trochę wygląda jak męskie bokserki. Cute czy nie, Tina? No, trochę męski według mnie jest ten wzór i myślę, że znajdziesz ładniejsze. Serio? Świąteczne, no. To jak piżama, ja mam podobną piżamę. No dobra. Okej, okay, bo próbujemy ogarnąć w jaki kolor idziemy, żeby nie było pełno kolorów nagle w moim mieszkaniu. Więc jako, że moje mieszkanie jest dość beżowe, bez życia, to polecimy, dodamy trochę koloru, nie? Bo myślałam, żeby może iść właśnie w złoty i w ogóle, ale chyba pójdziemy w czerwony i zielony. Ten zestaw jest mega cute. Dam go na stół. O, jest najlepszy zapach na świecie, a jest taki świąteczny. Ja pierniczę, jeśli macie 89 zł i nie macie co z tym zrobić, to wam całe mieszkanie zmieni. Bierzemy. Nie masz tego? Mam. Nieotwartego? Jak coś, ja już to kupiłam i teraz po prostu udajemy, że to biorę. Ale jeszcze ta też. Ta wygląda jak kaszubska. Nie. Tak, dosłownie. Ja jak... miała różne, będzie to, to i to. Widzowie, co wy myślicie? Te trzy pasują według mnie. Tak czy nie? Napisz w komentarzu. No dobra, bierzemy. 80 zł. Okej, zrobiło mi się bardzo ciężko na żołądku po tym kurczaku, bo on był bardzo tłusty, więc life hack, pijesz coś gazowanego, żeby bekać, żeby ci się odbiło. Ja ogólnie nie lubię gazowanych napoi, ale teraz się przyda, więc... Tina, ale jak nienormalna osoba, ona beka jak świnia, dosłownie. Okej, okay, nie musisz tego nic mówić. Ja tylko tak w domu robię, jak jestem sama albo z rodziną, okej? Okay? Dobra, słuchajcie, jesteśmy w Bath and Body Works i stąd ja wezmę mydło do mycia rąk. I to jest bardzo fajny dodatek, bo to jest niby tylko mydło, ale jak sobie umyjesz ręce, to potem twoje ręce pachną jak święta przez dwie godziny albo godzinę. I to jest cool, więc bierzemy mydło. Ulubieniec influencerów. Ej, to trzeba spróbować. Jestem ciekawa, jaki influencer polecił, w sensie o kogo chodzi. Czy ktoś ma jakąś... Czy ktoś ma jakąś współpracę, czy co? Ulubieniec influencerów. Uj.
A to na mnie. A to... Dziękuję, że to na kamerze jest. A na mnie przed chwilą gadała, Tina, to jest trętne. A przed chwilą... Ej, ja przysięgam wam, ja nigdy nie bekam, nigdy. Ja bekam dwa razy w roku, okej? Okay? To był mega duży wyjątek. To się nigdy nie dzieje. Sorry, przepraszam. Dobra, słuchajcie, idziemy już do auta. Jedziemy do TJ Maxx. TK Maxx czy TJ Maxx się w Polsce mówi? TK Maxx. Idziemy do TK Maxx, bo tam są świeczki i ładne koce. Ej, chcę na drzwi coś powiesić, żeby, wiecie, jak wchodzisz do mieszkania, od razu jest taki... Znaczy, nawet nie wchodzisz, przed wejściem do mieszkania od razu jest taki vibe. O, Joy, znasz to słowo. Oh my gosh, ale to... rodzaj ludzi, którzy kupują takie coś. Live, love, laugh, joy. To jest właśnie taki, takie milenialsi. O, milenialsi kupują takie rzeczy. Teraz sprawdzimy, jak ciężkie to jest, czy nadal jestem silna. Zepsułaś. Oj. Jakie krótkie nóżki. Słuchajcie, jesteśmy teraz w Pepco i bierzemy rzeczy już do choinki, nie? Patrzcie, są światełka. Ciepłe i zimne. Bardzo, bardzo ważne. Zapamiętajcie do końca życia. Tylko psychopaci biorą zimne, niebieskie światło. To jest nienormalne. To jest po prostu nienormalne, żeby w swoim domu takie światła używać. Nienormalne, naprawdę. Don't be that person. Bierz ciepłe światło. Patrzcie, ile tutaj choinek jest. Jesteśmy teraz w Carrefourze, jakimś ogromnym Carrefourze na sterydach. Tu jest las. Ja myślę, że ja bym chciała taką gdzieś dotąd. Ta jest dotąd. Albo dotąd, takie 2 metry, jak Monika. Uwaga, to są 2 metry. Ej, te chodko. No, ona wygląda jak prawdziwa. Nie no, to jest pewnie jakaś pół na pół, dlatego taka... To nie wiem, czy tyle powinno kosztować. Ej, serio, ja myślałam, że one będą tak po 150, 100 zł. No, to się chyba oni to z magazynu ci przyjmą. Kurde, boję się, że będzie za duża, że moje mieszkanie będzie jak las wyglądać, a ja nie mam dzieci. Ja nie rozumiem youtuberów, którzy tak nagrywają i potem... Ja po prostu nie umiałabym, mi jest zbyt niezręcznie. Powiedzmy, że masz dialog i potem ja coś gadam i ja po prostu... Nie pozwala mi po prostu tak trzymać, to jest tak niezręczne. Dobra, idziemy do kasy, bierzemy tą. Nie gliś tego, ty. Diego, już on żre, nie no. Ja mam nadzieję, że za 20 minut moje mieszkanie będzie wyglądało jak Disneyland podczas świąt. Wydałam około 2000 zł, ok? Jeśli mój salon, jeśli moje mieszkanie będzie zaraz wyglądać bardzo, bardzo świątecznie, to będzie mi bardzo przykro i ja nie wiem wtedy co. Trzymajcie kciuki, żeby wyglądało świątecznie, ale też żeby wyglądało ładnie, ok? Bo nie jest sztuka wypchać sobie mieszkanie pełno ozdobami i to czasami kiczowa to wygląda. Trzymajcie kciuki, żeby u mnie wyglądało jakby jakiś zatrudniona osoba mi pomagała. Będziemy wieszać teraz to. Ja nie mam, nie wiem na co to powiesić, więc po prostu spróbujemy taśmę. Ale zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Trochę extra, trochę niepotrzebne, ale it's a vibe. Dobra, próbuję. Nie, no dobra. To trzeba jeszcze przykminić. Ej, dobra, słuchajcie, nie wiem, czy te gnomy tutaj pasują, bo my z Kubą za bardzo nie wiemy, gdzie je postawić. Myślałam też, żeby pod telewizorem, ale one tam... dziwnie wyglądają, więc na razie zostawimy je tu, ale patrzcie, jaką dużą różnicę w ogóle robią poduszki! Więc jak nie chcecie dużo siana wydawać, a chcecie, żeby trochę bardziej był vibe świąteczny, poduszki i świeczki. O matko, świeczki to najważniejsze. Okej, okay, słuchajcie, jest mini panika, bo wydałam 2000 zł, a tego praktycznie w ogóle nie widać, okej? Okay? Moje mieszkanie, oprócz tego, że te czerwone poduszki się pojawiły i jakieś drzewo stoi u mnie w salonie, nie widać za bardzo różnicy, ja nie wiem, gdzie te pieniądze poszły. Dobra, jeszcze nie panikuję, może to się zaraz zmieni, może jak zapalę świeczki i przede wszystkim choinkę i udekorujemy, to może będzie to widać, ale jak na razie... This happens every year, ja pierniczę. W sensie w zeszłym roku nie dekorowałam, ale... Dobra, zobaczmy. Okej, okay, więc tak wygląda moje skończone mieszkanie na święta 2023. Słuchajcie, czy jestem zadowolona?
Tak. Okej, okay, bo te wszystkie ozdóbki, te pierdoły, to nie jest to, co jest najważniejsze w świecie. Ja się cieszę, że moja rodzina jest zdrowa, ja jestem zdrowa, mam dach nad głową, mam co jeść i mam fajnych ludzi wokół siebie. No, więc pamiętajcie, bo zauważyłam, że ludzie często skupiają się na tych właśnie pierdołach dookoła świąt. Wiecie, prezenty, okej, okay, to jest fajne, ale to nie jest najważniejsze. Jedzenie, okej, okay, everybody loves food, ale to też nie jest najważniejsze. Ozdoby, fajne, ale pamiętajcie o tym, to jest najważniejsze w świętach. Dla mnie najważniejsze w świętach jest to, narodził się Pan Jezus, okej? Okay? That's a big ass deal. To jest Pan Bóg nam zesłał swojego jedynego syna na świat dla nas, więc ja jestem za to najbardziej wdzięczna, że mamy dzięki temu szansę na zbawienie. Jestem też wdzięczna, że moja rodzina jest zdrowa i tak jak mówię, pamiętajcie o tych najważniejszych rzeczach, a reszta to tam przychodzi, odchodzi. Ja bardzo się cieszę, że będę nagrywać te vlogmasy. Tak jak mówię, nagrywam je dla tych osób, które jeszcze przy mnie są, które zostały, które chcą mnie jeszcze oglądać. Serio, jestem strasznie wdzięczna za was, naprawdę. Chciałabym się wam odwdzięczyć, jakbym mogła przytulić każdego jednego z was, to bym to zrobiła. Bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście. Czy te vlogmasy będą najlepsze vlogmasy w waszym życiu? Absolutnie nie. Ale czy to będzie może dla kogoś 10 minut przyjemne co dwa dni? Maybe. I don't know what I'm doing in life right now. But I just want to say thank you, so thank you. I widzimy się pojutrze na kolejnym odcinku. I love you so much. Bye.